Cześć kochani. Tak mnie dzisiaj tak kogoś usłyszałem, jak ktoś mówił o silnej woli. I powiem wam, że alkoholik to musi mieć silną wolę właśnie, żeby przestać pić. Ale mnie się wydaje, że to nie silną wolę, tylko właśnie my się musimy poddać. Poddać i zaakceptować to, że jesteśmy alkoholikami. A to nie ma nic wspólnego z silną wolą. Ja muszę uznać to, że po alkoholu zachowuję się jak, powiem, jak debil, no. Tak delikatnie. Że nie jestem ani partnerem, ani mężem, ani ojcem. Po alkoholu jestem nikim. Jeśli to uznam, to mam szansę wtedy uznać swoją bezsilność wobec alkoholu, a nie swoją silną wolę mam trenować. Nie? Słuchajcie, jakby tak trenować tą silną wolę, no to rzeczywiście można zwariować. To się po prostu trzeba poddać. Poddać całkowicie, że jestem bezsilny wobec tego alkoholu. Że z chwilą, gdy się napiję go chociaż trochę, on robi ze mnie małpę. Człowieka po prostu chorego, no. Bo jest to choroba. Także, kochani, trenujcie nie tyle silną wolę, co bezsilność. Bezsilność wobec alkoholu. W tym jest cała siła. W poddaniu się i w akceptacji tego, że jest się osobą chorą. I to dopiero daje jako taki ratunek. Nie? Powiedzieć z pokorą przed kolegami i koleżankami: bardzo cię przepraszam, ale ja nie mogę pić po prostu. I jeśli chcę żyć, to nie chcę pić. Czy jest to trudne? Nie, jest to po prostu kwestia tylko wytrenowania tego. Wytrenowania tego w sobie, takiego spojrzenia. Spróbujcie to. Zachęcam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Subskrybujcie mój kanał. Trzymajta i słuchajta Barry White'a. Pozdrawiam. Cześć kochani.